Przechodzimy do kolejnej tury pytań. Teraz pytanie zada zarówno pierwsze, jak i drugie pan poseł Marek Polak w trybie zdalnym. Proszę bardzo. Halo, halo. Halo, halo, czy jestem słyszalny? Tak, bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, jeśli wierzyć doniesieniom medialnym, to polska gospodarka w stosunku do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej kryzys wywołany pandemią koronawirusa pokonuje w sposób zdecydowanie bardziej łagodny i elastyczny. Pozytywne informacje na ten temat można znaleźć nawet w niemieckich mediach, które efekty naszej dotychczasowej walki z ogólnoświatową recesją określają cudem gospodarczym nad Wisłą, wskazując jednocześnie na prężność i obiecujące perspektywy naszej gospodarki. Ale z drugiej strony z ust niektórych polityków opozycji nieustannie można słyszeć o braku perspektyw, złym zarządzaniu i to w każdej dziedzinie. Dlatego ja chciałem zapytać, jaka jest prawdziwa rzeczywistość? Jak na tle Europy przedstawia się sytuacja makroekonomiczna Polski? Jakie w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej są prognozy dla naszego państwa, kształtowania się najważniejszych parametrów makroekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, poziom bezrobocia i temu podobne? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi na pytanie udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, pan Robert Tomanek. Panie marszałku, Wysoka Izbo, przedstawię krótką informację o tych podstawowych agregatach ekonomicznych. Jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto, w ubiegłym roku w Polsce zanotowano spadek PKB o 2,8% w czwartym kwartale. Średnio rocznie do roku 2019 ten spadek wynosi 2,7%. Jest to spadek mniejszy niż średnia unijna, która wynosi minus 5%. W wielu krajach te spadki były głębsze. W Niemczech dla porównania minus 3,6%, we Francji 4,9%, Włochy 6,6% i generalnie największe spadki wystąpiły w krajach południa Europy. Jeżeli chodzi o pozostałe agregaty, to warto zwrócić uwagę na bezrobocie. To bezrobocie faktycznie w Polsce jest najniższe w Unii Europejskiej. Eurostat podaje w tej chwili w styczniu 3,1% wskaźnik bezrobocia. On jest mniej więcej w swoich wartościach o połowę mniejszy niż to, co zliczają nasze urzędy pracy ze względu na inną metodologię. Natomiast jeżeli poruszamy się tylko na skali Eurostatu, to widzimy, że największe bezrobocie jest w Hiszpanii, wynosi minus 16%. Polska gospodarka radzi sobie z COVID-em dość dobrze, okazuje się być odporna dzięki przede wszystkim silnemu przemysłowi. Jeżeli chodzi o wskaźniki dotyczące produkcji przemysłowej, to w ubiegłym roku spadek wyniósł 1%, a w przypadku produkcji budowlanej nawet zanotowano wzrost o 2,2%. Siłą polskiej gospodarki jest również eksport. Eksport w euro zanotował spadek o 0,3%, ale w złotówkach nastąpił wzrost. Ponieważ import był o 4,8% mniejszy, zanotowaliśmy rekordowe saldo dodatnie wymiany handlowej. Bezrobocie już przedstawiłem, natomiast jeszcze inflacja. Inflacja w Polsce wynosi 3,6% według GUS-u. Jest niższa, bo wynosi 2,7%. Skąd to się bierze? Inna metodologia rachowania koszyka dóbr i usług. Eurostat więcej usług wstawia do swojego koszyka i to powoduje, że te wskaźniki są większe. Nie zmienia to faktu, że inflacja panowie, w Polsce jest wysoka. Panowie, wasz kolega odpowiada na pytania, a wy prowadzicie dyskusję i przeszkadzacie mu. I ta inflacja musi być pod kontrolą. Narodowy Bank Polski zapewnia, że cel inflacyjny będzie utrzymany. Proszę państwa, jakie są prognozy na rok 2021? Najważniejszy wskaźnik PKB
szacujemy według ustawy budżetowej wzrost o 4%. Natomiast inne instytucje również szacują dla Polski wzrosty. Bank Światowy o 3,5%, Komisja Europejska o 3,1%. Zakładamy również utrzymanie w ryzach bezrobocia na poziomie według danych urzędów pracy ich wskaźników 6,5%. Jeżeli sytuacja epidemiczna zostanie opanowana, to możemy liczyć na mocne odbicie polskiej gospodarki, dlatego że ma ona zdrowe podstawy. Przede wszystkim wspomniany przeze mnie silny przemysł, dywersyfikacja i oparcie się na więziach koprodukcyjnych z silnymi gospodarkami. Przede wszystkim z gospodarkami Unii Europejskiej i przede wszystkim z gospodarką niemiecką, której przemysł rozwija się też bardzo dobrze. Takie perspektywy widzą też przedsiębiorcy. Wskaźniki PMI za luty wynoszą 53,4 punkta. Co to oznacza? Jeżeli PMI wynosi powyżej 50 punktów, to oznacza, że menedżerowie szykują się do rozwoju. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Poprosimy ponownie pana posła Marka Polaka, aby w trybie zdalnym sformułował pytanie. Dziękuję bardzo. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, w opinii niektórych analityków ochronę polskiej gospodarki w czasie kryzysu zawdzięczamy między innymi zdolnościom polskich przedsiębiorców, którzy umiejętnie dostosowali produkcję do zmieniających się warunków sprzedaży, a także skutecznie wykorzystali tarcze rządowe, tarcze antykryzysowe, na które, jak wiemy, przeznaczono ponad 170 miliardów złotych. Ale nie brak też opinii, że istotny wpływ ma też nasza własna waluta, polski złoty, dzięki czemu odnotowujemy spadek na poziomie, jak pan był uprzejmy przypomnieć, 2,8% PKB, gdzie średnia spadku PKB całej Unii Europejskiej to około 5%. I taki, a być może nawet wyższy spadek byłby odnotowany u nas, gdybyśmy należeli do strefy euro. Ja bardzo prosiłbym o informację, czy tego rodzaju analizy i opinie mają pokrycie w rzeczywistości i mogły być rzeczywiście realne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i proszę pana ministra o udzielenie odpowiedzi. Przyczyny tej sytuacji, o której mówiłem, na pewno wymagają jeszcze pogłębionych analiz. W mojej ocenie jest wiele przesłanek, które spowodowały taką, a nie inną sytuację w gospodarce. Po pierwsze, wspomniana przeze mnie struktura gospodarki, powiązania międzynarodowe, eksportowe, elementy innowacyjne. To na pewno gospodarce pomogło. Pomógł też silny popyt wewnętrzny. Polska gospodarka jest gospodarką opartą nie tylko na eksporcie, ale też na silnym popycie wewnętrznym. Jeżeli chodzi o pomoc, która była udzielana w trakcie COVID-u, robimy stałe porównania z tym, co robią inne kraje w Europie i na świecie. Polska tutaj, mówiąc kolokwialnie, nie odkrywa Ameryki. Stosujemy takie instrumenty jak inni i w tej chwili, według rachunków, którymi dysponujemy, 195 miliardów to jest łączna kwota pomocy covidowej. To jest, proszę państwa, ponad 9% produktu krajowego brutto. Jest to duży zastrzyk pomocowy i on niewątpliwie zamortyzował problemy związane z covidem, zwłaszcza z pierwszym lockdownem i pomógł gospodarce na utrzymanie potencjału wytwórczego. Zapewne też i polityka fiskalna, polityka pieniężna przynajmniej nie przeszkodziła tym procesom samoregulacyjnym. A zatem czynników jest bardzo dużo, na pewno wymagają one jeszcze analizy, natomiast optymistyczne jest to, że polska gospodarka dzięki wysiłkowi polskich przedsiębiorców opiera się COVID-owi i w tej chwili musimy z tego wyciągnąć wnioski na przyszłość, jakie są silne strony tej gospodarki, po to, aby wykorzystać czas postpandemiczny na przyspieszony rozwój Polski. Dziękuję.